a na targach spotkałam mojego idola z dzieciństwa, ojca Leona Knabita. Ojcze, jak pytam moich znajomych, jakich benedyktynów znają najbardziej, to mówią tak: Święty Benedykt i ojciec Leon. No bardzo się cieszę, ponieważ jeszcze sporo sensownych benedyktynów, się Karol Majster, Wojciech Zatorski, Szymon Chiżycki, Nowa Wschodząca Gwiazda Opat i wielu innych, które można znaleźć w naszym nekrologu. A że ja no to jeszcze żyję, no Pan Bóg uważa, że ci pożonni, no to już pomierali, a Hołotka, żeby się nawróciła, no to jeszcze żyje nadal i Pan Bóg czeka, aż stanę się godnym materiałem na relikwie. Powiem mi, ojciec, jak to jest? Kiedy czytałam ojca bloga, jak byłam młodsza, byłam w liceum, to napełniała mnie taka radość, że na świecie są jeszcze tacy mądrzy ludzie, mądrzy ojcowie, którzy piszą takie mądre rzeczy i mogą duchowo ubogacić młodych ludzi. No to jest takie szczęście, że ja dobrze trafiłem w życiu chyba. Z jednej strony, że mamusia była pełna pogody i optymizmu, no to szczepiła synowi, a jak się udało, że moje i kapłaństwo, i zakon, to było coś, co po 62 latach uważa, że to jestem zadowolony, istnica. No więc oczywiście ma swoje problemy, plusy i minusy, ale że jestem szczęśliwy, Presaldo, to jest połowa właściwie chyba pogody i recepty na życie. Człowiek udało się, dobre małżeństwo, 60 lat promieniłem radością, prawda? Człowiek, który się w fachu jakiś, nawet dosyć podrzędnym, jak to lubi, nadzwyczajnie, prawda? Ja sam ja uważam, lubię tyniec, lubię siedzieć w tyniec, lubię wyjeżdżać w tyniec, a w ogóle lubię. To powiedzmy, że człowiek się uśmiechnięty, radosny i problemy zawsze, wszystkie problemy się rozwiązują, to jest ważne. Pan Bóg mnie nie zawiódł absolutnie nigdy, raczej ja go zawodzę. Czeka się, wreszcie nawrócę, dopiero wtedy nie zabierze. Znaczy, czyli dosyć długo jeszcze będę żył, mam nadzieję. No i poza tym, prawda, myślę, że z gębą jak cmentarz o 23.57 świata się nie nawróci. Trzeba z uśmiechem pogodnym, nie szyderczym, nie sztucznym, ale szczerym, płynącym z głębi zadowolonego serca. Co innego zadowolenie z siebie, co innego to jest szczere zadowolenie, no, że jest Pan Bóg, że jest miły, że zło musi polec, że dobro zwycięża Pan i zwycięży na pewno, no to jest skłonność się do złego. No i poza tym trzeba ludzi zostawić lepszymi niż się zostawiło. Znaczy, Pani redaktor, już dziewczynkę nie miałam pamięta, jak ja się spotkam, by się ucieszyła Leona. A to coś się cieszy, to jest wzajemnie. Dwie radości więcej, świat jest lepszy. No właśnie, ojcze, ostatnie pytanie. Kiedy przyjdzie do ojca, kiedy przychodzi do ojca jakaś młoda osoba i mówi tak: ojcze, czuję, że mam powołanie zakonne, ale nie wiem, co z tym zrobić i nie wiem, czy ono jest prawdziwe. To co wtedy ojciec takiej osobie odpowie? Ja będę się modlił za ciebie i ty się módl i zorientować się, czy ja chcę. Bo mi się habit podoba, mi się praca sióstr, bo siostra Kleofasa mi się podoba. Czy ja dogrzebię się w środku przekonania, że to Pan Bóg chce, żebym ja poszła. Bo jeśli mam zewnętrzne powody, to one dosyć szybko mijają. Natomiast jeśli ja nabiorę przekonania, że naprawdę on się sprawdzi, spowiednik, kierownik duchowy, otoczenie, w tym zakonie, to no jasne, że tu masz być, prawda? No to wtedy mogę śmiało iść, prawda? U mnie było po wielu latach zastanawiania się, chodziło o zakon głównie, doszedłem do przekonania, że Pan Bóg chce, nie zawiodłem się oczywiście. A do seminarium sobie też powiedział mi kolega starszy, kleryk zresztą, kiedy byłem jeszcze w liceum, że Pan nie chce, że mam powołanie, uwierzyłem jemu, to był głos Boży do mnie. Jak się znajdzie na swoim miejscu, to jest dobrze, a jak nie na swoim miejscu, to... Jeśli ktoś gra w ataku, wysyłam go w bramce, to się zmarnuje. A gra w ataku, to godę strzela. Dziękujemy, ojcze, za wywiad. Dziękujemy bardzo wszystkim razem. Pozdrawiam, do zobaczenia. Ty nie człowiek, kiedy się odwiedzi, on i beze mnie jest bardzo ciekawy i piękny. Tak, zapraszamy do Tyńca i zapraszamy również na targi. Ojciec Leon podpisuje dzisiaj swoje książki. Jeszcze przez 3 dni, aż będzie. Z moimi przerwami tam nazwę, wzywają nazwę tam. Dobra. Dziękujemy bardzo.